Równość i Nowoczesność jest stowarzyszeniem, którego celem jest dążenie do pełnej równości praw obywatelskich i praw człowieka, a także równości ekonomicznej. Nowoczesne państwo to państwo neutralne światopoglądowo. Jesteśmy za całkowitym, a nie tylko teoretycznym, rozdziałem Kościoła od państwa. Jednym z naszych priorytetów jest poprawa statusu kobiet. Chcemy, żeby aktywniej uczestniczyły w życiu politycznym, żeby więcej kobiet kandydowało w wyborach. Dlatego postulujemy parytet i suwak na listach wyborczych. Chłopcy i dziewczęta potrzebują edukacji seksualnej w szkole, a kobiety pełnego dostępu do środków antykoncepcyjnych oraz liberalizacji ustawy antyaborcyjnej zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Dążymy do tego, by państwo było otwarte na różnorodność. Państwo, które nikogo nie wyklucza. Jesteśmy za legalizacją związków partnerskich. Nie zgadzamy się na rosnącą biedę i rozwarstwienie. Większości rodzin nie stać na godne życie. Młodzi ludzie muszą mieć dostęp do dobrej edukacji i szansę na pracę, nie tylko na umowie śmieciowej. Polityka socjalna musi zadbać o tych, którym jest najtrudniej, o bezrobotnych, seniorów, osoby niepełnosprawne. Stowarzyszenie stawia na nowoczesność i przyszłość. Naszym priorytetem jest państwo neutralne wobec religii i światopoglądów, poprawa sytuacji kobiet, a także wolność wyboru stylu życia, różnorodność, otwartość i szacunek bez wykluczeń. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy podzielają naszą wizję Polski.